Yo, siemanko, z tej strony Vito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. Ze mną dzisiaj jest Bella. I jest to taki nietypowy początek odcinka, bo jesteśmy na stronie Robloxa, nie w gierce, ale dzisiaj zagramy sobie w Hide and Seek, tylko że nie będzie to taka zwykła rozgrywka, bo zrobimy się tutaj cali na biało, słuchajcie, żeby wtopić się na przykład w ścianę albo coś takiego, więc myślę, że odcineczek wyjdzie epicka. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na Vito shop.pl oraz na vitoibella.show. I słuchajcie, 16 listopada otwieramy nasz pierwszy stacjonarny sklep Vito shop.pl właśnie, więc wpadajcie do Poznania 16 listopada o godziny 10. My tam będziemy około 2-3 godzin, także nie będziemy tam do 20 godziny, pamiętajcie o tym, tylko będziemy około 2-3 godzin, także od 10 możecie już tam być i tam się zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy właśnie na stronce Robloxa. Jeszcze zanim w ogóle zaczniemy tutaj coś robić, to wpadajcie na naszą grupę, która jest jedyną oficjalną grupą Vito Team. Ona się nazywa Vito Team Original. Vito Team Original. I tutaj jest Bella, słuchajcie, nie ma nikogo więcej, ale jest dużo zgłoszeń do tej grupy, więc ja, słuchajcie, was pododaję, także jeżeli chcecie, to dołączajcie tutaj, ja was dodam po prostu. A teraz wejdziemy sobie w awatar, no i słuchajcie, musimy tutaj wszystko ściągnąć z siebie i mam kupiony taki oto strój, który ja sobie tutaj włączę. Co mi tu zaglądasz? Nie zaglądaj, masz swój monitor, patrz, nie, swój monitor. Ja lubię, tak. Dobra, i słuchajcie, teraz tylko weźmiemy sobie skin tone i zrobimy sobie na biały. Myślę, że biały będzie chyba najlepszy, bo nie wiem, czy ta ściana jest szara, czy biała. No i ważne, do. Co ty? Weź, ale patrz. Co ty nie mi masz się zrobiło? A ty to masz. Przecież ja nie miałem czegoś takiego. Ale zauważyłam, że coś czasem trzeba ściągnąć i nałożyć jeszcze. Ej, co to było na górze? Co tu mi się stało? Okej, słuchajcie, chyba wszystko działa, jestem cały biały tutaj, mam nadzieję przynajmniej, że to zadziała. Teraz wchodzimy do Hide and Seeka i widzimy się za chwilę już w pierwszej gierce. Okej, słuchajcie, jesteśmy już w gierce, fajna mapka się wylosowała, bo mamy The Kitchen, czyli to prawdopodobnie będzie najlepsza mapka tutaj do schowania się, bo tu są właśnie takie białe ściany. Teraz tylko muszę znaleźć odpowiednie miejsce, słuchajcie, żeby się tutaj gdzieś schować, bardzo dobrze. I wtopić się w tą ścianę białą, tutaj będzie ciężko, słuchajcie. Ja idę do kuchenki. Do kuchenki? Tak, tam też jest biało. Dobra, jak gdzieś tutaj w rogu bym się schował, słuchajcie, myślę, że to będzie dobry plan i mnie nie będzie tutaj widać. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała, słuchajcie, nasze chowanie dzisiaj. To może, o, ja tu zapomniałem, jak to się nazywa kamuflaż. O! To jest nasz kamuflaż, słuchajcie, tutaj zgadza dzisiaj. Dobra, lecimy. Ja tutaj się chyba w rogu tej ściany schowam. Zobaczmy, czy to w ogóle się zakamufluje. No tak. No tak powiem ci, że no ja też tak niby mnie nie widać, ale tak trochę cienia pada. No, ale tak z daleka, zobacz, z daleka to tak, wiesz co, no ciężko tak, w sumie. Okay. Dobra, ja tutaj... 10 sekund! Ja będę tutaj, słuchajcie, między tymi ścianami dwoma sobie stanę. Mam nadzieję, że on na to nie zwróci uwagi, jak on tutaj przejdzie, słuchajcie, i by mnie nie widział, to by było po prostu przeepicko. Więc ja stąd się nie ruszam. Wiem, że jeszcze za takimi drzwiami tutaj można byłoby się schować i to też byłoby mega dobre miejsce w sumie. Albo tu pod tym, jak ja bym stanął. Gdzie on jest w ogóle? Nie wiem, nie wiem. A jak ja bym tutaj się schował? No ale to... tu mnie chyba bardziej będzie widać. To idź już. To idź, Vito. Czekajcie. O, nie, ja idę w ten róg. Tu mnie bardziej chyba widać. Ja idę w ten róg mój. Kto mnie goni? Ej, i gdzie on jest? On? Nie, 360 metrów jest ode mnie, dobra. To tak jest spoko. On! Co, złapał no ciebie? Pytam to się. Jak ty, Bella, się zakamuflowałaś? 360 metrów jest. No ode do mnie, mnie do mnie. Ej, idzie tu, nie, dobra, stoi no, tam. Idź, czy on mnie zobaczy tu, nie? Zaraz powiem, że ty tam jesteś. Idzie. Ej, jak on tutaj przyjdzie do mnie, ja będę musiał szybko stąd uciekać. No bo on to jest masakra. Szybciej chodzi niż my. Tak, chodzi szybciej. Dobra, poszedł sobie tam, jak widzicie. Tutaj na razie mnie nie zobaczy. Bella mi tu spektatuje, więc będzie mogła fajnie mi podpowiedzieć. On teraz skoczył na stół, zobaczymy, czy mnie zobaczy. Patrzcie. Ty też przecież widzisz Bella dużo. Aha, on jest tu na górze teraz, dobra. O nie, ktoś zeskoczył na dół. Ja tu stoję w rogu. Ej, słuchajcie, wtopiłem się troszeczkę w tą ścianę. Nie ma co mówić, patrzcie. Jestem tak, no wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Ja napiszę. Nie, tak. Nie, nic nie pisz, cicho I to? Nie, nic nie pisz, Bella. Jest? Nie, nie wolno, nie pisz. Przestań. Oszuście jeden. Dobra, okej, patrzymy. Tutaj nigdzie nie ma jej, bo to chyba jest dziewczyna, tak mi się tak wydaje. 600-500 metrów, więc złapała. dosyć daleko. Znowu? Tu ktoś skakuje na górę. No i ja właśnie straciłam czas, szłam do tej kuchenki, wiesz,
a później musiałam. W sumie w tej kuchence też dobry plan miałaś, no. Nie, bo tam łasiły za mną i mnie bezwzględnie, dlatego chciałam zmienić miejsce. Dobra, do mnie się zbliża, ma 400 metrów, nie, 500 metrów, znowu daleko. Dobrze, jest. Dobrze, to idzie, powiem ci. Ona jest gdzieś w ogóle bardzo daleko. O, tu jak ta rura mogła się schować też. No, w sumie. Dobra, ja tutaj, patrzcie, jak ja dobrze się zakamuflowałem. Wow. Ona tutaj mnie nigdy nie znajdzie. Ona jest dobra. Słuchajcie. Mówię ci. Tylko czwórka już was została. No i mnie nie złapie nigdy, bo ja się dobrze... Gdzie ona jest? No to dobrze. A nie, daleko, daleko. Za tą wysepką jakby. To ona jest bardzo daleko. Idzie, idzie, idzie. Niech ona sobie idzie. Ja tutaj tak się dobrze schowałem, także... Ktoś? Nie ma, dobra. Ja chcę być co się nie idzie, słuchajcie, minuta jej została. Ja myślę, że ona mnie nie znajdzie tutaj. Open shop. Bela, pokazuj, gdzie ona chodzi, a nie mi shopa nie pokazujesz. Widzą, bo ja muszę sobie kupić szansę na bycie tym. A, tu jeden gościu stoi na górze, słuchajcie, i ona go też nie złapała, jak widzicie. Nie wiem, dziwne to. Ona chodzi ciągle koło tej kuchenki. Kuchenki szuka. No. Ale to już jej została tylko minuta, już na, nie ma szans, żeby ona znalazła. Ale ona skacze. 600 metrów ode mnie, człowieku. To ona tutaj się nie zbliżyła do mnie. No dziewczyno, ani dawaj. Na metr. No idź tam. No idź tam szybko do rogu, bo zaraz napisz. Dawaj. No, bo 40 ja sekund, napisz do niej. Ty? Dobra. O? Co? Co to znaczy? Ej, łapię kogoś. Tak? Łapię? Gdzie ona jest? Łapię? Gdzieś tam ona jest, gdzieś tam daleko. Okej. Okay. Łapię go. Dobra, 20 sekund, ona już mnie nie znajdzie. Zaraz go złapię i zostanie trójka. Ona jest tam za tą wysepką. Tak, jest tak? Za wysepką, no. Łe, to ona jest bardzo, kuchenki. Bardzo daleko. Ale fajnie, ale ode fajnie. Mnie. Złapię nie go? Ma szans, 10 sekund, zobaczcie, udało mi się, czyli mój kamuflaż zadziałał. Jeszcze się tak nie dzieje. Zobaczymy, jak w kolejnej rundce pójdzie. Mam nadzieję, że też będzie dobrze i też ten kamuflaż zadziała bardzo dobrze. O, no dwójkę może złapać, co ona robi? Ja nie wiem. I wygraliśmy 10 kredytów. Elegancko, dobra, zobaczymy, jak pójdzie kolejna rundka. Gorzej, jak Bela będzie szukała, bo ona wie wtedy, co ja tu robię. W sumie. Zobaczymy, jaka mapka teraz się wylosuje. Czy też będzie jakaś ściana, żeby można było się schować tak dobrze? Ogródek nie lepiej, bo w ogródku ciężko. Jak biało. O, tu jest ciężko. Ale tu spoko, myślę, patrzcie. Nie, wszędzie tam, gdzie ta kasa, ja coś tam zrobię może. Ja. Please, żeby nie Bella tylko. Weź. Jeszcze trochę. Nie. Stop. Nie ja. Nie. Dobra, stop. Jeszcze. No dobra, Marko. Nie. Moroko. Myślę, że Marko. Moroko. Przekręcanie. Ja zawsze przekręcę trochę, no trudno. Dobra, lecimy, zobaczymy. Dobra, jest tutaj. Tu jest ściana jakaś. Ej, może tu się da za te drzwi wejść. Ja idę tam i proszę za mną nie iść. W sumie? Ja idę tam już. Czekajcie. To są dwa pomieszczenia? Ja za te drzwi tu wejdę. Przesada z dwoma tutaj? I tu siedzi schowam w rogu. To jest fajne. Dobra, epicko, ja tutaj się schowam. Pyk. To jest mega dobre. Tu mnie nikt nie znajdzie, zobaczcie. Dobra. Epicko, dobra, 35 sekund. Zobaczymy, jeżeli on tu wejdzie i mnie nie zobaczy, to jest po prostu ten prank zadziała 100% tutaj. No ja też się chowam. Epicko, dobra. Tylko ja mam gorszy róg. Dlaczego? Ale dobra. Nie, stanę tu, dobra, jak będzie ktoś szedł, to nie będzie. Dlaczego ja mam jakiegoś peta? To ściągnij go. Nie chcę go. Pec i musisz go zdjąć. Pyk. Nie chcę. Dobra. Ciebie. Okej, czekamy, słuchajcie. 6 sekund i zobaczymy, czy no ktoś jest. Nas tutaj znajdzie w rogu. Bo to chyba od kolejnej rundki dopiero może ci zadziała. Naprawdę? Hi-hi. Ja nie dobra, mogę. Ja już schowany. Dobra, czekamy. Patrz, Bella, czy on tam gdzieś idzie, czy ty go widzisz. Teraz pingwin będzie ze mną latał, dobra, co nie? Czy ty go widzisz? Nie wiem. Ja go na razie tu nie widzę, koło mnie go nie ma, słuchajcie, bo tutaj, myślę, znaczy na pewno on tu przyjdzie, bo to jest taki jakby schowek tutaj. Widzę go! Tak? Widzę go. Gdzie on jest? Tam jest lata. O nie. Tam biega. O nie. Widzę się, ja tu nie mogę nawet za tą ścianę zobaczyć w sumie. Ja go widzę. Ja nie widzę nic. Ja widzę. Dobra, ja tu stoję się, nie ruszam z tego miejsca. Dobra. Muszę to wygrać jeszcze raz. Biega po pomieszczeniu chyba moim, a ty nic nie widzisz? No nie, bo ja bym musiał za te drzwi wyjść. Dobra, o jest, widzę. Nie, to nie on. Ode mnie jest 360 metrów. Okej, zbliża się do mnie. Aha, ode mnie 200, nie, oddala się. Dobra, zbliża się. 240, 200 metrów. Widzę. Nie, poszedł dalej gdzieś. Dobra. Gdzie on jest? Ej, co jest coraz bliżej chyba mnie. Czekajcie, ja wyjdę stąd. Coś tak widzę.
Stanął. Nie, idzie. Dobra. Jest, chodź dalej. Gdzie on jest? Idzie. Ej, blisko mnie jest, 100 metrów. Stoi znowu. Gdzie on jest? Stoi znowu pod tym stołem. Pod tym stołem? Tak. O, idzie. Jest tu. No. Widzę go, no. Tak. Jest tam. To jest dziewczyna jakby. Dobrze, że ma ten. Ale ona tu nigdy nie przyjdzie, ja muszę tutaj zwabić trochę. Ej, no nie rób tak. Czekaj, wabię ją. Nie, ona poszła gdzieś daleko. Ej, bo ode mnie... Co ona robi? No chodź tutaj, szukaj, a nie, ona nikogo jeszcze nie... Nie, znalazła jedną osobę. Ode mnie się ona odwraca w ogóle. Bez sensu, ona w ogóle nie szuka. Tutaj. O, blisko jest mnie. Jak to? Dobra, zbliża się. Mnie też blisko widzę. Zbliża się. Widzę nie, ją, oddala widzę się. Okej, okay, jest tutaj. Ona ciągle siema, w tym siema. Samym miejscu. Niech ona coś siema, uwagi. Chodź tutaj. Stoi się patrzy. Siemano. Ty. Idzie do ciebie chyba. Nie, ona jest u ciebie, idzie do ciebie. Do mnie idzie. O nie! Siemano! Pingwinie! Halo! Ty, ona idzie do mnie. Ja jej tutaj wabię, ale ona nie chce przyjść. Ona idzie do mnie, Vito. No idzie. Nie. Stój tam, Bella. Dobra, coś się chyba odsuwa. Ona chyba przeszła obok ciebie. Jeszcze nie. Tak. Tak. Nie. Zobacz, nie ma jej. Bliżej! Już dalej. No ona jest bardzo blisko ciebie. Nie wiem, jak ale ja nie wiem jakim cudem. Ona w ogóle nikogo nie szuka. Nie. Widzę ją, jakby się odwróciła, to się ej, tu jestem, halo. Nie, przyjdzie nie, ktoś do mnie. Dobra, poszła. Gdzie okay jesteś? Nie zwróciła w ogóle na mnie uwagi, co no nie? No właśnie widzę, że ona tak słabo jej tu a idzie by coś. A mogła mnie złapać. O, to ja o, teraz się widzę zbliża. Teraz się zbliża. Widziałam cię. Ale ona tu nie przyjdzie nigdy. Ona o tam kogoś łapie. Ma tyle ludzi do złapania. No. No i patrz, tutaj jedna dziewczyna stoi, ona nawet do niej nie przyjdzie. Nie widzi. Halo, tu jestem, przyjdź mnie złap. Bo ona nie umie wchowanego grać. Chyba nie. To ja po prostu muszę ją nauczyć. Ej, tu jestem. Najlepsza. Halo. Gdzie ona jest teraz? To widzi mnie teraz, dobra, goni mnie. Tak? O nie. Nie, wpadłem w jakiś klej. Ej. Nie. W jakiegoś gruta. Nie. Jak zepsułem, chciałem się schować i ja, widzicie, ale ja musiałem to zrobić, bo ona w ogóle nie szukała, bez sensu to jest. Jak ja stoję, macham jej, macham, a ona w ogóle nie chce przyjść. To co to jest zachowanie? To ja bym tam stał całą rundę i ona nigdy w życiu by mnie nie złapała. Tak wiem, bez wiem sensu. 20 sekund. Ja nie wiem, co to są za ludzie, zamiast oni tutaj szukać wszystkich, to ona nikogo nie szuka. Ha. Zostało 20 sekund, jak ona chce znaleźć wszystkich, jak ona stoi w jednym miejscu. Co i ja nie w jakiś jeszcze klej się... Wyładowałem. Gluta, Vito. Nie wiem, co to za glut w ogóle. Ktoś go musiał wyrzucić. Z twojego. To. Nie, chyba z twojego. Dobra, jeszcze jedną rundkę zagram. Mam nadzieję, że teraz coś ogarnięty będzie szukał. I że jak ja się schowam, to faktycznie będzie mnie szukał, będzie chodził koło mnie i nie będzie wiedział, gdzie jestem. Dobrze, spoczko, to i to by było ja spoko, a tak to co? To taka nudna ta rundka. Dobra, Vito. Kolejna losuje mapa się, uwaga. Niestety nie można sobie kupić, że będzie się szukającym. Może bym to zrobiła. Można podwyższyć ciebie sobie chyba. Nie da się, nie widzę nic takiego. Bedroom? Nie? Tak! Dobrze! No jak to nie? Gdzieś się dawało? Nie, bakiert jest taki średni w sumie. Ja mam 13%, ty też. Ja please. Ja nie chcę być. Please. Oj. A już nie da. Ja nie chcę być. Bo za mocno poleciało. Dawajcie Morogo znowu, nie? Ja! O nie! Ona mnie znajdzie, bo ona będzie wiedziała, że to ja. Dobra, muszę znaleźć jakieś fajne miejsce, żeby tu skitrać. Dobra, dawaj Vito, pyk. Dobra, gdzie jest coś białego? Jakieś, dajcie jakieś białe pole. Ja was widzę. Dobra. Ale nie mogę się ruszyć, dobra, okej. Bella, ile czasu? A, dużo czasu jeszcze. Dobra, zbiorę te końsy. I idę się tu schować. Ja wyglądam jak jakiś koleś. Dawaj Vito. Ty, jakiego skina mi dało? No bo on tak daje, ej tu nie. Chłopakiem nie 38 sekund nie zdążę. Gdzie ja idę tam się schować. Ja się do ciebie będę patrzeć. Nie, nie patrz. Dobra, nie będę do ciebie patrzeć. Ale jak już tylko ty zosta... 20 tak sekund, ej czekaj, a tu? Vito, bo tu osoba o szukająca rzuca glutem, widzę. Tak? No, też rzuca, ale będzie fajnie. Tutaj nie, tutaj to jest słabe miejsce. Ale fajnie. Idę tutaj, w ten róg może. Dobra. Wiesz co? Nie wiem czy to... Dobra, będę stał tutaj. Mogę się teraz specjalnie zmienić swój kolor, wiesz? Nie, dobra, rundkę. Ale no musiałbym wyjść w ogóle z gry. Nie, musiałbyś wejść tylko na swojego tego Robloxa i odświeżyć i byś się tak zmieniło, no. No to może tak. E? Dobra, trudno. Ciago! Gdzie ona jest? Wiem, gdzie ona biega? Ale mam dobry widok tutaj, zobaczcie. Halo. Mam dobry widoczek tu. Ludzie! Gdzie ty, Bella, jesteś? Ja tu idę! Już o, widzę ciebie, człowieczka. Widzę ciebie! Siemanko!
Widzę ciebie. A masz? Bella, tu chodzi. Pokazuję wam palcem na ekranie. O co ci chodzi? Jeden złapany. Bella, tutaj jestem, cofaj, bo ty w ogóle jesteś 300 km ode mnie znowu. Dobra, dobra, spoko, spoko. Tu idź tam prosto i w prawo. Cicho! Masz przyjść tu koło mnie, a nie... Cicho być! Nie psuj mi gry. Ty mnie nigdy nie znajdziesz, w ogóle nikt mnie nigdy nie znajdzie, słuchajcie. Tak? Ja tak się chowam dobrze. Taki jesteś? No, taki. Ale gdzie są ci ludzie w ogóle? Idę do tego. O. Tam gdzie się te piecze. O, dobra. Te wszystkie rzeczy. I to chowaj się tu. Idę. A? Jakie odgłosy? Tu jest. Tylko nie zapnie od razu. O, jest dziewczyna! Ha, wiedziałam, żeby tu przyjść. Chyba nawet dwie. Nie, bo to jest jej pet. Jestem dobra. Ciekawy, czy mnie widać. Ja to muszę zobaczyć u Beli na ekranie. Ej, dziewczyno! Ej, dziewczyno. Oh my god. Jak ja mam tam skoczyć? Przepraszam bardzo. He? No tu biega. Jak się tam skakuje? Nie wiem, nie wiem. Ty, ona się tak podbiła wysoko, a ja coś nie mogę. O co tu chodzi? Dobra, nie tracę czasu. Czy ktoś tu jest? Tu nie ma nikogo. Ej, mnie tu nie widać, serio. To jest tak epickie, że mnie tu nie widać. Ja widziałem to u niej na ekranie, to mnie tu nie widać. Nie. Teraz mnie widzi, teraz mnie widzi. I co mi to się łańcuch? To jest tam, nie, zostaw mnie! Nie, zostaw mnie! Ale nie widziałaś mnie wcześniej, co? Wcześniej nie! Ale później dopiero. Tak. Dobra, idę szukać innego miejsca, poczekaj. Tak, jak cień się taki zrobił. Ja wiem, ale tak ogólnie to nie było tego widać, nie. Bo ja widziałem u ciebie na ekranie, że ja nawet sam siebie nie widziałem zbytnio. Ale dlaczego ja nie mogę w ogóle podskoczyć do góry, no? No to ja nie wiem, Bella, o co czy chodzi. Czy ktoś tutaj jest? Dobra, o, tu mam fajne miejsce. Spróbuję tu się schować. Idę zobaczyć. Tu nie dawaj, ma dawaj, Bella, bo ci minuta, ponad minuta cię została. Ty, no powiem ci, że jest i tak ciężko, wiesz? Ciężko? Ciężko o, jest. O, tu jest fajne miejsce. Bo oni jakoś tak fajnie... O, widzę jedną osobę, dobra. Patrz, i słuchajcie, tego nie widać, bo ona ma tak oddaloną kamerę na przykład, że mnie w ogóle nie widać, gdzie ja stoję. Patrzę. Ja tu było na ekranie, normalnie byłem tam, ale ty mnie nie widzisz, serio. Nie, to jest epickie, zobaczcie. Polecam wam zagrać sobie w Hide and Seek w ten sposób, słuchajcie. A jeżeli chcecie więcej takich odcineczków, jak właśnie zmieniamy kolory albo coś takiego, to zostawcie łapeczkę do góry, jak będzie 30 tysięcy, to na pewno to zrobimy. A w komentarzach będziecie pisać, w co kolejnego mielibyśmy się przebrać. Może w jakiegoś liścia, czy coś takiego byśmy wymyślili. Tak. Wiecie, i w krzaki gdzieś się schować, to by było epickie. Także piszcie w komentarzach, co mieliśmy być, jaki kamuflaż mielibyśmy tu zastosować. Aha, Bella, już się czas kończy, a ty dwie osoby tylko zobaczysz, to, czy trzy. Bo ja nie mogę się podbić tu! Woohoo! Ale poleciałaś teraz ja wysoko. Ja ich tutaj. Ha, cześć! Mam ciebie! Nie mam ciebie! Mam ciebie. W locie musiałam go załatwić. Tak? Jest ta dziewczyna i powiedz Bella mi, jak nigdy... ona się podbija z tego, że ja nie mogę się z tego podbić, co nie? Co? Opa, patrz. Złapię ciebie. Jak to, nie podbiłaś się? Bo ty mnie denerwujesz. O, dobra. Podbiłaś się. Cztery osoby. Bella, ja stoję tu pięć. Przy takim słupie, nie? Białym. O, czekaj, po kogoś widzę. Ale z tyłu ja jestem. Ej, przy takim słupie jesteś? Białym. Nie. Tu przy którymś słupie. Nie widzę cię. Przy tym ostatnim. Tu? Nie, jeszcze dalej. Tam nie? Nie, tam. To dobra, zaraz zobaczę. Tylko ja muszę zobaczyć! Nie, Bella! Żeby poprawić sobie o, wynik! Idzie Bella po jedną dziewczynę, 10 sekund ci zostało. O nie, ona skakuje. Epicko, na zobaczcie, te. Tutaj jak ja się schowałem, to było naprawdę epicko. Powiem wam, że to nawet było lepsze niż tam w tym rogu, bo Bella tutaj to mnie całkowicie nie widziała. Oj, i koniec. Słuchajcie, także udało nam się zastosować tego trolla i było całkiem spoczko. Jeżeli wam się podobało, to jak mówię, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na vitoshop.pl oraz na vitoibella.show, gdzie możecie kupić bilety na nasze show, które odbędzie się 7 grudnia w Gdańsku, a 16 listopada widzimy się w Poznaniu. Szykujcie fanaty! Tak, na otwarciu Vito Shop, słuchajcie, pierwszego w Polsce. Także wpadajcie tam. A my się z wami żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!